ostatni przypadek, najbardziej złożony, to jest taki, kiedy wyróżnik delta jest większy od zera, czyli kiedy jest tak, to nam się upraszcza, h przez y jest mniejsze od jedynki, jak sobie tu przeniesiemy na drugą stronę, czyli wysokość h jest mniejsza niż maksymalna wysokość. Jeszcze sobie to możemy rozbić na kolejne przypadki, ale od strony matematycznej wiemy, że mamy dwa rozwiązania, tak? Spójrzmy na wzory. Minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli w tym wypadku minus minus d, czyli mamy tak d dodać pierwiastek z d kwadrat razy 1 minus h przez y i to wszystko razem. To wszystko razem jest pod pierwiastkiem przez 2. I drugie rozwiązanie to jest d minus ten pierwiastek. D kwadrat 1 minus h przez y przez 2. No dobrze, matematyka mówi, że są dwa rozwiązania, ale co mówi fizyka? Kiedy wychodzimy poza matematyczne rozwiązywanie tego równania i wracamy do fizycznego kontekstu, skąd nam się to wzięło, przypominamy sobie, że przecież ten przypadek, h mniejsze od y, nam się rozbija na dwa przypadki. Jeden to jest, kiedy h jest mniejsze od y wciąż, ale jest większe od zera. I kiedy h jest po prostu mniejsze od zera, tak? Rozwiążmy sobie najpierw ten przypadek, bo on jest prostszy. On wygląda tak, że po prostu startujemy na wyższej wysokości, a lądujemy na niższej. No i co tutaj wynika? Więc tak. Pierwsza rzecz, którą należy wyjaśnić, to to, że z matematyki nam wynikają dwa rozwiązania. Przecież jest tylko jedno miejsce, w którym pocisk wyląduje. Które miejsce jest sensowne z punktu widzenia naszej fizycznej sytuacji? Więc zauważmy, że tak. Tutaj, jeśli h jest mniejsze od zera, to to oznacza, że minus h, czyli wartość bezwzględna z h, jest większe od zera, tak? We wzorach nam występuje minus h, wobec tego nasze rozwiązania x plus minus to jest d, tutaj to d można sobie wyciągnąć przed pierwiastek, 1 dodać ta wartość bezwzględna wysokości h przez y, coś takiego, plus lub minus, tak? I to przez 2. No i teraz tak, zauważmy, że to rozwiązanie z plusem tutaj w liczniku ma wartość d, czyli zasięg. Tutaj mamy ten zasięg, tutaj mamy d. D jest stąd dotąd. Natomiast to ta wartość z plusem to jest d, dodać d razy coś większego od jedynki, tak? A więc x z plusem jest większe niż ten zasięg d, tak? Natomiast x z minusem to jest d minus d razy coś większego od jedynki, czyli d minus coś większego od d, więc to x minus jest mniejsze, tutaj mamy 0, x minus jest mniejsze od zera, czyli tutaj oznacza to takie coś, że ten x z plusem nam reprezentuje to miejsce rzeczywiście, gdzie pocisk wyląduje, natomiast to x z minusem to jest tylko matematyczne przedłużenie tej paraboli o te punkty, które by do niej należały, ale pocisku nigdy tam nie było, bo on wystartował w tym miejscu i poleciał tak. Także jedyne rozwiązanie, które ma sens, to jest x, to x z plusem, tak? Równe, tutaj d przez 2 sobie wyciągamy przed nawias, 1 plus ten pierwiastek, czegoś takiego. To jest rozwiązanie rzeczywiście, które nas interesowało. Czyli to jest ten punkt, w którym nasz pocisk wyląduje. Dobrze? I to był ten chyba mniej złożony przypadek. Natomiast rozważmy sobie teraz ten bardziej złożony. To jest ten przypadek, kiedy wysokość h jest dodatnia, ale mniejsza niż maksymalna wysokość. Jakie tutaj mamy rozwiązania? Rozpiszmy je sobie. X z plusem to jest d dodać, no wyciągnijmy to, d minus h przez y, tak? Ten pierwiastek to jest coś mniejszego od jedynki. Dobrze, narysujmy sobie. Rysujemy tak, nasz przypadek wygląda tak. Gdzieś tutaj po drodze osiągana jest maksymalna wysokość, czyli tutaj jest połowa zasięgu tego, który by był, gdyby pocisk sobie leciał dalej. No i teraz co widzimy? Tutaj to rozwiązanie x z plusem to jest, no bo znowu mamy dwa rozwiązania, ale tylko jedno jest, ma fizycznie sens, tak? To, gdzie pocisk wyląduje. To rozwiązanie x z plusem to jest tak, d, dodać d razy coś mniejszego od jedynki,
Czyli d dodać coś mniejszego od, inaczej, d drugich razy 1 plus ten pierwiastek, który jest mniejszy od jedynki. Coś takiego. No i to x z plusem jest, no to co jest tu jest mniejsze od dwójki, czyli x z plusem jest mniejsze niż zasięg, ale jest większe niż połowa zasięgu, tak? Natomiast x z minusem to jest d drugich razy 1 minus ten pierwiastek, czyli coś mniejszego od jedynki. No to z tego wynika, że x z minusem jest mniejsze niż połowa zasięgu, ale większe od zera, tak? No to x z plusem, zresztą jak łatwo odgadnąć, x z plusem znajduje się, czyli te dwa punkty, to są dwa punkty, dwa takie punkty na naszej paraboli, kiedy osiągana jest ta wysokość h, tak? I to jest ten punkt x z plusem, a to jest ten punkt x z minusem. Tutaj się zgadza, tutaj jest 0 na osi x. X z minusem jest między 0 a połową zasięgu, a x z plusem jest między 0 a tym zasięgiem, który by był, gdyby pocisk mógł lecieć dalej. I teraz kwestia jest taka, że gdybyśmy stanęli za blisko ściany, czyli inaczej tutaj możemy sobie przesuwać nasz początek układu współrzędny, gdyby ta ściana była bliżej niż x z minusem, tak, to byśmy się z nią zderzyli. A gdyby ściana była dalej niż to x z plusem, pocisk opadłby za nisko i byśmy znowu się zderzyli. I o tym w zasadzie matematyka nam już nie powie. Tutaj musimy myśleć o kontekście fizycznym tego, co się dzieje. Czyli że musimy stanąć w odległości większej, no ewentualnie równej, to wtedy tak zahaczymy tutaj o ten róg, tak? Większej, równej, x minus, ale też nie za daleko, czyli mniejszej, ewentualnie równej temu x plus, prawda? Bo jeżeli staniemy za blisko, jeśli staniemy tutaj, jeśli staniemy za blisko tego miejsca zmiany wysokości albo za daleko, no to pomimo spełnionego tego warunku, że ta wysokość jest mniejsza niż maksymalna, jaką możemy osiągnąć, to i tak nam się nie uda wlecieć na tę wysokość, bo się zderzymy. Tak, ale jeśli znajdujemy się w dobrej odległości od tego miejsca, gdzie wysokość się zmienia, no to wtedy wylądujemy na tej wysokości, na tej większej wysokości h i zasięg naszego lotu wynosi x plus, tak? Bo w momencie x minus znajdujemy się na tej wysokości, ale jeszcze lecimy. Jeszcze się wznosimy, jeszcze lecimy w tym miejscu, nie lądujemy, a lądujemy w miejscu, które się wyraża następującym wzorem. Więc podsumowując, no ten przykład jest taki długi i złożony, ale bardzo mi zależało na tym, żeby Ci go pokazać i jakoś tak unaocznić Ci to, jak matematyka tutaj współdziała z fizyką, ale że z drugiej strony matematyka nam daje tutaj jak rozwiązanie równania kwadratowego. Jeden z najprostszych przypadków równań, które nam dają dwa rozwiązania, że trzeba wrócić do myślenia o fizyce, wrócić do myślenia o kontekście fizycznym, w którym to równanie nam się pojawiło, żeby zrozumieć, co te rozwiązania nam mówią, jak je interpretować i jaki one mają sens. I wydaje mi się, że to jest ważny przykład i ważna lekcja. I omówimy sobie krótki przykład liczbowy. Mianowicie powiedzmy, że strzelamy pod kątem 30 stopni z prędkością, której wartość wynosi 10 metrów na sekundę. Przyspieszenie ziemskie ma wartość 9,81 metra na sekundę kwadrat. Gdybyśmy nie mieli żadnych przeszkód, to nasz tor rzutu łukośnego wyglądałby mniej więcej tak. No i teraz pytanie, w jakiej odległości od ściany o wysokości 1 metra musimy stanąć, żeby nasz tutaj ten pocisk czy piłka, żeby przeleciał ponad murem. Musimy wiedzieć kilka rzeczy. Musimy znać zasięg tego lotu, jaki normalnie by był, gdyby nie było przeszkód, tak? A także
jaka jest maksymalna wysokość, ale gdy to będziemy wiedzieć, no to wiemy wtedy, że powiedzmy, ja nie wiemy, czy ta maksymalna wysokość jest większa czy mniejsza niż 1 metr, ale powiedzmy, że jest większa, więc mamy gdzieś ten murek, tak? I zależnie od tego, jak daleko od niego staniemy, bo jeśli staniemy za blisko, czyli względem nas, bo zawsze startujemy z punktu 0,0, ale staniemy powiedzmy blisko murka, za blisko, no to się zderzymy z nim, tak? Staniemy za daleko, również się zderzymy. I mamy jakiś ten zakres odległości, w których możemy stanąć, taki, że pocisk przeleci. Policzmy sobie więc najpierw zasięg. To jest takie zadanie, które nam zbiera trochę różne wzory z wcześniejszych filmów, bo mamy tak, nasz zasięg to jest, wzór to jest sinus podwojonego kąta, tego pod którym został wystrzelony pocisk do poziomu, razy kwadrat wartości prędkości początkowej i to wszystko podzielone przez przyspieszenie ziemskie. W naszym przypadku to będzie tak. Sinus 60 stopni. Sinus 60 stopni, tutaj jest 60 stopni. Przypominam Ci, że sinus 60 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2. Tak? Czyli mamy pierwiastek z 3 przez 2 razy kwadrat prędkości początkowej, czyli 10 do kwadratu, czyli 10 razy 10, czyli 100 metrów kwadrat na sekundę kwadrat, to podzielone przez 9,81 metra na sekundę kwadrat. Tutaj jedne metry z tymi metrami się skrócą i sekundy kwadrat z sekundami kwadrat się skrócą. Wynik wyjdzie w metrach, a teraz zobaczmy tylko, co to będzie za liczba. Ile to będzie metrów? Użyjemy kalkulatora. Pierwiastek z 3 razy 100 podzielone przez 2 i podzielone jeszcze przez 9,81. To jest tutaj, jeśli przybliżymy do dwóch cyfr po przecinku, to będzie 8,83 metra. Taki jest zasięg tego lotu, a jego maksymalna wysokość osiągana przez niego to jest, wzór mamy sinus kąta, po którym wystrzeliliśmy, do kwadratu podniesiony razy prędkość początkowa, wartość prędkości początkowej do kwadratu i to wszystko podzielone przez 2 razy wartość przyspieszenia ziemskiego. W naszym przypadku tych danych, które mamy, to będzie tak. Sinus 30 stopni, tak, to jest ten sam trójkąt, tylko że przewrócony, sinus 30 stopni, czyli stosunek tego boku do tego, sinus 30 stopni to jest 1 druga, czyli mamy tak, 1 druga do kwadratu, 1 druga do kwadratu, czyli 1 czwarta razy znowu 100 metrów kwadrat na sekundę kwadrat i to wszystko podzielone przez 2 razy 9,81 metra na sekundę kwadrat. Znowu metry z metrami i sekundy z sekundami, zostają nam metry, wszystko nam wyjdzie w metrach, a ile tych metrów? To zawsze bardzo ważne, żeby kontrolować, czy jednostki się zgadzają. To jest tak, to jest 1 czwarta, czyli mamy 100 podzielone przez 4, czyli 25 przez 2 razy 9,81 metra. To się równa? To jakoś mało chyba będzie, ale zobaczymy zaraz. 25 podzielone przez 2 i podzielone przez 9,81. I to się równa? 1,27. No mało. To rzeczywiście nie jest dużo więcej niż 1 metr. Czyli mamy już te wartości. No nie jest to dużo więcej, ale wciąż jest to więcej. Czyli dobrze, czyli rzeczywiście wysokość jest mniejsza niż Y, tak? Bo 1 metr to jest troszkę mniej, nie dużo mniej, ale wciąż mniej niż 1,27 metra. Wobec tego nasz pocisk przy takich warunkach, przy takim wystrzeleniu ma szansę przelecieć przez murek, ale teraz pytanie, gdzie musimy stanąć, bo mamy ten murek, tak? Jeśli staniemy zbyt blisko, to się zderzymy z nim troszkę dalej, wciąż się zderzymy. No, od pewnego momentu już będzie dobrze, tak? A jeśli staniemy za daleko, no to znowu będziemy, znowu trafimy tak, że będziemy gdzieś mieli wysokość wyższą niż ten murek, ale już opadniemy z tej wysokości i już przez niego nasz pocisk nie przeleci. No i jak wyznaczamy te zakresy odległości? No, przypominam Ci, że w takim zakresie te odległości muszą się mieścić, gdzie x plus i x minus to są takie te rozwiązania tego równania kwadratowego, które nam wyszło, czyli połowa zasięgu razy,
razy coś takiego. No i teraz już mamy wszystkie dane, żeby sobie to policzyć, prawda? Bo mieliśmy, tu był ten rzut ukośny, ta wysokość h i ona jest osiągana w dwóch punktach, tak? Jest osiągana w jakimś punkcie x minus i w punkcie x plus. I teraz to jest zakres, kiedy stoimy za blisko, kiedy się zderzymy po prostu ze ścianą o tej wysokości i to jest zakres, kiedy jesteśmy za daleko i też się zderzymy ze ścianą o tej wysokości. Natomiast jeśli staniemy w odległości od ściany wyznaczonej przez te dwie wartości, no to wtedy będzie dobrze. Policzmy sobie. Co musimy policzyć? Policzmy ten stosunek wysokości do wysokości ściany, do maksymalnej wysokości, to jest, bo to jest taka wartość, która nam się powtarza tutaj, czyli to jest 1 metr podzielony przez 1,27. To jest 0,70, to jest 79 setnych w przybliżeniu do dwóch cyfr po przecinku, tak? 1 minus to już nie potrzeba kalkulatora, to jest 21 setnych i pierwiastek z tego to jest 46 setnych. A wobec tego te nasze zakresy, te x plus i x minus, to jest połowa zasięgu, czyli 8,83 podzielone przez 2 razy, co to jest 1 plus te 46 setnych, a w przypadku tego x minus to jest 1 minus 46 setnych, czyli 54 setne. To zobaczmy, jakie to są wartości. Tę wartość mnożymy sobie razy 1,46 i otrzymujemy 6,45 m centymetrów, tak, a tutaj 54 setne to jest, są 2,38 centymetrów. Czyli jak mamy tutaj ten zasięg, tutaj jest 0, to samą oś x rysujemy. Tutaj jest 8,83 metra, tu gdzieś jest środek, to jest tam te 4,415 tysięcznych metra. No to tutaj trochę za połową mamy te 2,38 metra, a tutaj mamy 6,45 setnych metra, tak? Czyli to jest zakres odległości od murka, w których sobie możemy stanąć, tak? Mamy ten metrowy murek, tak? I jeśli staniemy sobie 2,38 metra odległość, a tutaj jest 6,45 odległość. Jeśli staniemy od murka między tym a tym miejscem, no to uda nam się. A jeśli staniemy tu zbyt blisko, no to się zderzymy, a jeśli staniemy tu zbyt daleko, no to również się zderzymy, no bo już opadniemy poniżej tej wysokości.